jest krewetkowa uczta z McDonalda. Kasandra dzisiaj jest bardzo głodna. Ja oczywiście mam tylko wersję za 12. Za 12 chyba 90 krewetek, a tu są też krewetkowe wrapy. Kasia, zazdroszczę ci już. Masz tutaj chili and lemon. I co ciekawe, to jest, jak się nazywa, cytroneta? Lemoniada. Strasznie dobra. Czy jestem, czy tu cukier sypią, czy nie? Tylko mózg zamraża. Kurnia tak zamraża, że się łyka i czuję, że zatoka jest wyłączona. Otworzyć coś i to. Polecam sobie popróbować, nawet jak ktoś nie lubi krewetek. I tak jak moja mama twierdzi, zresztą twoja też, że robaków to ona nie je. Super. Jak smakuje? Dobrze. Dobre, nie? Z tym sosikiem się idealnie komponują. Próbujcie krewetki, naprawdę. Ale są zajebiste. Wrapy uważam, że są najlepsza pozycja w McDonaldzie. Jak nie ma kanapek sezonowych, jakichś takich wypasionych, to wrapa lubię najbardziej. Kasia, tylko sobie gryza wezmę, bo jeszcze z 12,90 mam 2,10 zł limitu. Ale krewetki będą moim hitem. Widzę, że nie możesz ich dojeść, teraz to jeszcze jedną zjem. Szczególnie z tym sosem. No zarąbisty pomysł. Dodatkowo pojawia się ulubiony mój, którego jeść nie mogę, deser z borówkami. Jak, Kasia, dobry? Pyszny. No to akurat do tych dwóch wrapów będzie ci idealnie pasowało. Ile to tam tych krewetek było? Naliczyłaś w tym pudełku? Dużo. Dużo? Właśnie chciałem powiedzieć, że mało. A ile to byś chciał? Ja to bym chciał 2 kilo. Nie, to jest taka przekąska, no to nie jest danie główne. Ale ile? 5 czy 6? No myślę, że 6. 6? Myślę, że 6. No to sprawdzę na filmie, teraz nie mam jak sobie podejrzeć w tej kamerze. Ale krewetki, kredeczki jak dla ciebie? Dla mnie bardzo smakowały mnie. Nie, tobie też, nie? Tak? Nie, tak smakowały. Żyni? Dz? Tak. ABWG. ABWG. Mnie też kreweteczki, muszę przyznać, że fajne, szczególnie z tym sosikiem. Sosik. Sosik zabezpieczony, tak? Sosik mam w torebce. Sosik jeszcze jest zabezpieczony. Wrap kreweteczkowy też, oczywiście jak ktoś kreweteczki lubi i jak się nie boi, że je robaki, to polecam, bo fajne są. Roba psztyla. W mojej 15-złotowym limicie no nie zaszaleję z tymi kreweteczkami za bardzo. Wiązałeś sobie pętlę na szyję. Wiem właśnie, straszną, okrutną. Ale dla tych co mogą i nie mają limitu, to jest... Może inaczej, homonto. Homonto. To fajny jest ten... No a podwieczorek jak? Cudownie. Ja wydaje mi się, że to jest najlepszy podwieczorek jak jest w McDonaldzie z tymi... Podwieczorek, nie wiem jak się nazywa, deser chyba bardziej. No deser, zdecydowanie podwieczorek to może być w przedszkolu. Nie, wieczorem to dzieci powinny być w domu. O 14:00. Nie, dzieci jedzą w przedszkolu podwieczorek. O 14:00? To chyba tylko w zimę. No bo nie jedzą kolacji, człowieku. A w domu już nie jedzą? W przedszkolu się w domku właśnie kolacje jedzą. Zresztą ja nie wiem, ty chodziłeś do przedszkola. A ja nie pamiętam, to były w ogóle inne czasy. Ja nie wiem, czy w ogóle no coś tam... Czy w ogóle jedliście? Na pewno żeśmy jedli, coś zdobywane było do tego przedszkola. Ale nie, wracam, bo znowu jakoś... Ty do mnie do pracy jedź. A, w ogóle. Zapomniałem. Co nie? Ale... Możesz tędy. Tak pojadę. Mózgojada mam. Deser fajny z tymi, jak on się nazywa, boróweczkami amerykańskimi. Według mnie the best. Musli, boróweczki amerykańskie, do tego jeszcze ten boróweczkowy sosik. Pita śmietana mnie na przykład jest w ogóle do niczego niepotrzebna. Dla mnie jest. Tak? Tak. I jeszcze drobinki czekolady. I sosik czekoladowy tam. To nie był, bo to był boróweczkowy sosik. Nie, to był czekoladkowy ten na wierzchu u mnie. Ta, ale na pitej śmietanie. Tak. No dobry jest, no. Naprawdę, żałuję. Kiedyś sobie go kupię zamiast obiadu, to jest taki dobry. Deser to deser. Podwieczorek to podwieczorek i można jeść go o 14:00, tak? Dorabiałem ci jako drwal, delikatnie rzecz ujmując, do 14:00. O matko, jak tu zrobić daily vlog, jak się tnie drzewa, słabo. Ale pytanie jest w następującej kwestii. Bo nigdy tego tematu nie zgłębiałem. Co się robi z łańcuchem od piły? Czy się wymienia na nowy, czy się daje gdzieś do ostrzenia? Jak się daje do ostrzenia, to co, gdzie? Czy jest może jakaś maszyna, która to ostrzy? Bo już widzę, że coraz mniej przyjemnie się ten temat organizuje. Jak ktoś ma informacje, to zapraszam. Nie, bo śmierdzę. Dobra, no to jedziemy. Bo ja nie mam tu chyba, no mogę coś tam nie, luz. Zrobić. Pojedziemy. Ale no. Także gotowe to... Zaraz zresztą zerknę. Komu się chce spać, Bartuniu? Piesek śpiący ewidentnie. Oddech smoka. Czekało to długo na mnie. Teraz będzie tak zwane leczo robię z tego, bo coś pikantnego by się przydało. Ma być, tu jest Karolinka, tu mam jeszcze Karolinkę, a ta jest mocniejsza. Muszę do lecza dokupić jakieś rzeczy i zrobię tutaj solidną porcję piekącego z piekła rodem jedzonka. Okay, bo to niecodziennie się takie terenówki piątki spotyka. Może tu coś znajdę dla siebie. Tak? No, to rocznik podobny do twojego, a to kiedyś w rajdach strasznie. No, o, przepraszam bardzo. Strasznie to dawało w radę w rajdach. Tak? No, taki był hit, ale to 20 lat temu. Chodź, testujemy, czy makaron jest gdzieś powtarzalny, czy nie. Nie wiem, co to za okazja z tymi samochodami tutaj jest. Bardzo ciekawa. Zobaczymy, czy makaron się powiedzie w tym tygodniu, czy nie. Mam nadzieję, że dzisiaj dobry rzut. Bo u ciebie też gruba porcja. Dużo tego bardzo jest. No jak za mój 13 zł, twój chyba 13. Też 13? Chyba tak. 13 zł. Kupa żarcia. Nie pada, to trzeba się przechadzać. Ławki tu zmienili. Nie było takich fantazyjnych. Pamiętam ten budynek. Kilka grubych imprez tu było. U wujka Piotrka. Podsumowanie naszej dzisiaj przygody kulinarnej. Nie było źle, ale nie było też tak idealnie. Moja przynajmniej porcja. Ale na pewno jest to, jeśli chodzi o to, ile można dostać żarcia za 13, to numer 1. Nie wiem, czy więcej gdzieś coś daje za 13. Patrz, tutaj też jest jakieś bistro. Ja jestem pogaduchy bistro. Ja jestem bardzo na żarty. Kasandra, czy twoja porcja była duża? Tak, duża była. Na pewno zadowalająca dla każdego normalnego człowieka. Jeśli chodzi o ilość? Tak. No ładnie jest. Smakowo przeciętnie. Smakowo przeciętnie. Przeciętnie. No u mnie też nie było tak zarąbiście, jak było za pierwszym i drugim razem. Niestety. Idziemy teraz wypalić trochę makaronu po trasie. Tor do kapsli, czyli dobrze rozpoznałem. Kapsle do butelek. Kasia, musimy tu zorganizować jakiś kielecki pojedynek kapslowy. Ja nie wiem, czy ktoś będzie chętny. Wystarczymy datę, nagrodą będzie... sztaba złota. Wypełnijcie kapsle nakrętki lub podobne przedmioty plasteliną, woskiem. O, to jest informacja dla dzieci. Jest tarcza, jest klasy, jest ślimak. Ja tylko kapsle znam. I patrz, ktoś tutaj już kapsle... Ale czym mam strykać? No patrz, jak tutaj dziewczynka sobie już kapsle pięknie daje radę. Po trasie. Ja cię tu nauczę grać w kapsle. Zrobię kapsle, zrobię koszulki na kapsle. Tylko nie jest plastelinę trzeba kupić. Ja mam plastelinę. To przynieś plastelinę, ja zrobię koszulki i pogramy się tu w kapsle. Mam wielką ochotę. Może jeszcze kogoś namówię. Tak właśnie myślałem, że jak już raz spróbujesz, to już nie odpuścisz tego. Barówka pachnąca latem. Znalazłem twój przysmak, gulasz angielski. Wziąłeś ci całą taką... Super, naprawdę. Migdały. I dynię. Dynię mieliśmy. A już poszła ta dynia? Tak. Mnie interesuje papryka. Najbardziej. O, i jest. Nie mogę w ogóle wyjść z podziwu, jak tutaj dziewczyny płaczą, że dostały jajko z krokietem. O co tu chodzi w tym programie? Ja pierdykam. Porażony jestem tym programem. Jest łatwe zadanie, ale myślę, że na tym etapie można od pani oczekiwać. I ta pani jest ekspertem od jedzenia krokietów? Nie wolno jeść krokietów, bo miały nie po tej stronie co pieczywo. Pomarańczowa torba do pomarańczowego paska i pomarańczowych okularów. Mam też gdzieś pomarańczowe buty. Jestem ogólnie pomarańczowy człowiek ostatnio. Ale informacja jest taka, że pytaliście trochę o Lenovo Yoga 920. Bardzo to ciekawy komputer jest, może nie najtańszy, ale odsyłam na testhub.pl, tam już linkuję w opisie. Jest moja taka recenzja krótka tego sprzętu. Podoba mnie się on i mógłbym go mieć. Dobrze, w tym tego słowa znaczeniu. Ale dzisiaj wakacyjna przygoda jest. Wakacyjna przygoda z Kasandrą. Tak? Nie. Nie, tak naprawdę jedziemy oczywiście realizować mój pomysł. Ale Kasandra się dzisiaj ze mną przejeżdża. Podłączyłam się. Podłączyła się pod ten trip i pierwsza część dnia będzie poświęcona i zdecydowanie nastawiam się na ciebie. Także ty będziesz dzisiaj przewodnikiem po stolicy. Dobrze. Chciałem zobaczyć kolumnę Zygmunta. Co tu się dzieje? Czy ty to widziałeś? Jezu Chryste, z prawej, z lewej, z góry, z dołu, komandosi. Wracam jeszcze do mojego wczorajszego filmu o piekielnym leczu gubernatora. Powiem szczerze, że było piekielne i dużo gorzej było dziś rano, że tak powiem bardzo oględnie, niż wczoraj podczas konsumpcji tego specyfiku. Powiem szczerze, że jeszcze takich piekielnych katuszy nie przechodziłem nigdy. Tak więc potwierdza to moc tej papryki. Jednak zdecydowanie górna część ciała się przyzwyczaiła już do tego piekącego specyfiku, ale dolna część ciała się w ogóle nie przyzwyczaiła i było bardzo niemiło. Dobrze, że mnie uratowała japońska toaleta, tylko musiałem ustawić strumień na super zimny. Polecam wszystkim, którzy lubią tak pikantnie pojeść, wiedzą o czym mówię, bo pewnie sporo osób nie wie o czym mówię, a dzisiaj 1 i 2 była palącym problemem z rana, a teraz w trasę. Go! Go! Go!